Tytuł gracza roku w Premier League został przyznany. Jak dla mnie, jak najbardziej zasłużenie został nim N'Golo Kante. Jeżeli chodzi o Edena Hazarda, Kante, to tutaj na dobrą sprawę to było oczywiste po prostu, że ktoś z tej dwójki zostanie, ale jak najbardziej się cieszę, że został właśnie nim N'Golo Kante, bo no nie ukrywajmy, ciężko jest zostać graczem roku na pozycji defensywnego pomocnika. A temu niskiemu Francuzowi, bo chciałem powiedzieć małemu, ale to mogłoby być takie troszeczkę, no nie do końca, no to się udało. A sami dobrze wiecie, że oczywiście pozycje ofensywne są tak, no bardziej, po prostu bardziej. Z tej okazji EA wypuściło genialną, po prostu genialną kartę do futa, no i czas ją przetestować, tak, normalnie nerkę trzeba było sprzedać, żeby tą kartę ogarnąć. No i patrząc na wymagania na tego zawodnika, no to naprawdę, moi drodzy, tu się nie ma co dziwić, po prostu to jest naprawdę niesamowicie drogie SBC, to jest ponad 1,5 miliona na obecną chwilę, a cena cały czas jego rośnie, więc to jest naprawdę po prostu masakra. Warto zaznaczyć, że tytuł młodego piłkarza roku zgarnął Dele Alistotena. Jako że takiej sumy, jaką jest 1,5 miliona, to jeszcze nigdy w życiu na oczy nie widziałem w ogóle w FIFA 17, a tym bardziej na moim koncie, no to niestety nie było mi dane zrobić właśnie wyzwania na N'Golo Kante. Ale EA poszło po rozum do głowy i zrobiło specjalne dodatkowe wyzwanie o wypożyczenie po prostu tego zawodnika na 5 spotkań zarówno Dele Aliego, jak i oczywiście N'Golo Kante. Jak dla mnie jest to naprawdę fantastyczna opcja, że coś takiego zrobili i kurczę, tak na dobrą sprawę to z takich wszystkich takich wyjątkowych kart to mogliby robić coś takiego tak normalne, że są karty, które można dostać na stałe, oczywiście są droższe, ale też można po prostu zrobić dużo, dużo tańsze SBC, a mieć te karty tylko i wyłącznie na limitowany okres czasu, no to jest naprawdę fantastyczna sprawa. Tak więc już bez zbędnego przedłużania, moi drodzy, oczywiście rozwiewamy tutaj wszelkie wątpliwości, udało mi się wykonać SBC właśnie za, znaczy udało, to nie było żadną filozofią na dobrą sprawę wykonanie SBC za N'Golo Kante w wersji Player of the Year, Player of the Season. Karta poty, no naprawdę fantastycznie to wygląda i jego statystyki to jest po prostu coś niesamowitego, on by mógł grać na każdej pozycji, tylko i wyłącznie strzały, bo jak sami dobrze wiemy, no Kante jakoś nie za bardzo strzela, zdobył tylko 2 bramki w Chelsea i obie przeciwko Manchesterowi United, jak? Nie mam pojęcia, liczyłem, że w trzecim spotkaniu z Manchester United w tym sezonie dołoży trzecią, no niestety nie udało się, sami dobrze wiemy jak wyglądało tamte spotkanie i wolę o nim zapomnieć. 90 tempa, 92 driblingu, 92 obrony, 94 fizyczności, 91 podań, no i jeszcze te 85 strzałów, Jezus Maria, jak to wygląda niesamowicie. I nie mogę się doczekać, aż zagram tym zawodnikiem. Już go umieszczam tutaj w składzie. Jego ocena składu z tym Kante w porównaniu z Kante 81, którego wcześniej miałem, podskoczyła aż o 3 punkty z samym jednym zawodnikiem, więc to jest naprawdę kolosalna różnica. A teraz zobaczymy, jak kolosalną różnicę zrobi właśnie N'Golo Kante na boisku. Czekajcie, żeby przeciwnicy się nie obawiali naszego składu, to zrobimy sobie jakąś fajną nazwę. Wydaje mi się, że 20k Premier League będzie spoko, będzie naprawdę ok. Mamy przeciwnika, jest to Polak i co ciekawe miał przed chwilą stroje Barcelony i Realu, to nie wiem czy po ostatnim El Clasico się nie mógł zdecydować, której drużynie jednak kibicuje, ale teraz zobaczmy jego skład, to co dla nas przygotował i zobaczmy z kim przyjdzie się nas mierzyć w dniu dzisiejszym. O proszę, popatrzcie, mamy też Kantę, mamy za to Delego Aliego, oczywiście w wersji Player of the Month tym razem, do tego Hatem Ben Arfa, Dembele, Anthony Martial, Laka Zaza, SBC, no naprawdę skład bardzo dobry i zdecydowanie będzie to godny przeciwnik dla naszego N'Golo Kante Player of the Year. Od razu na samym wstępie powiem, że oczywiście będę nieco bardziej grał właśnie na tego Francuza, czyli jak będę miał jakąś możliwość oddania strzału, podania mu piłeczki, no to będę wolał właśnie wykonać to, a nie jakoś strzelać innym zawodnikiem, więc miejcie to na uwadze, po prostu miejcie to na uwadze i tyle. Kyle Walker i popatrzcie kogo tam wypuszcza, jest tutaj oczywiście N'Golo Kante i N'Golo spalony, tu musiałem coś troszeczkę spóźnić. Co to? Aj, minimalnie, cholera jasna, no ale spalony był jak najbardziej. N'Golo Kante, popatrzcie, holuje sam ten kontratak i N'Golo Kante spróbujemy strzelić, ajajaj, no dobra próba, gdyby tylko tam nie odbiło, to może by to jakoś zagroziło bramce Davida De Gei. Ula la la la, to będzie... To nie będzie bramka, okej, to tego się nie spodziewałem, że tak to się skończy. N'Golo Kante... Ej! No! Nie wywalił! Jak mnie skubaniec wyrąbał i co? I sędzia uznał, że to nie był faul, bo... No... serio? O nie, o nie... Ło! No dobra. Ja pierdzielę, jeszcze poprzeczka. Przeciwnik przeważa przez całe pierwsze 45 minut. Ale nasze szczęście jakimś cudem jeszcze nie zdobył bramki. I oby tak dalej, bo... No kurde, naprawdę przeważa. Przeważa i to fest. Tak więc mamy... A, w sumie? Kurde, myślałem, że będzie miał z 10 strzałów jakoś. No dobra, to aż takiej tragedii nie ma. Oby coś więcej pokazać w drugiej połowie. To jest jeden... Kto to tak wyczyścił? No dobra, wydaje mi się, że rzut wolny z takiej pozycji to jest idealny moment do przetestowania strzałów właśnie N'Golo Kante. No chociaż statystyk strzelania to on zdecydowanie nie ma najlepszych. I nie mam pojęcia, czy to w ogóle zdecydowanie nie ma najlepszych tych strzałów. Naprawdę? Serio? Na Boże. W jakim wylewie ta bramka padła, to ja nawet... Gdzie oni podawali? Do kogo? Nie wiem. Ej, żeby nie było, przeciwnik zasłużył na tamtą bramkę, tylko troszeczkę... Boli mnie fakt, że ze wszystkich akcji, jakie sobie skonstruował, ze wszystkich ładnych podań, które zostały przechwycone w ostatnim momencie, tak jak chociażby to teraz, to zdobył bramkę po jakimś takim wylewie. O, to jest gol! To jest gol! To jest 2-0 i to jest gol. No i koniec, pierwszy mecz przegrywamy, dosyć wysoko, ale przeciwnik był lepszy, grał od nas lepiej, no i tyle, nie wiem co więcej mogę powiedzieć na temat tego spotkania, najzwyczajniej w świecie był od nas lepszy. Okej, mamy drugiego przeciwnika i mam nieodparte wrażenie, że będzie miał skład w całości złożony z Manchester United. O... Ja chyba dzisiaj nie mam szczęścia do przeciwników, serio. What the fuck, co to jest? N'Golo Kante, świetna piłka na Musę. I Musa, musimy wykorzystać to. Okej, to była dosyć dziwna akcja, zdecydowanie dziwna i nie do końca wyszła tak, jakbym ją sobie widział. Ale teraz Toure, dośrodkowanie, Kante na główkę, what the fuck, czemu? Kolejne dośrodkowanie Yaya Toure, tam jest Anthony Martial. No i teraz zupełnie sytuacja odwrotna jak w poprzednim spotkaniu. Cały czas to my mamy szansę. My cały czas jesteśmy na połowie przeciwnika. No ale boję się, że przeciwnik za to będzie miał lepszą skuteczność od nas i że będzie miał taką jedną kontrę, dosłownie jedną, którą wykorzysta. Musa! Wybronił to Begovic! Niemożliwe! Niemożliwe, ale to była idealna akcja moich dwóch napadziorów. Aha, to przeciwnik postanowił jednak nieco inaczej zaatakować. Jak nie może nawet się przedostać w okolice 20 metrów od mojej bramki, no to postanowił ładować z 50, okej. I Anthony Martial, nie wiem kto to tam odbił. Azpilicueta przeciwnika, tak mi się przynajmniej zdaje. To może na zakończenie tej pierwszej połowy nie. Begovic złapał piłkę w rękawice. W ogóle jak Begovic dziwacznie wygląda w stroju Manchester United, to nawet sobie nie wyobrażacie. No to statystyki tak jak widzicie, ale co z tego jak kurde... Bramek brak. Anthony Martial i rzut rożny następny. Mój Boże, ile ich. Yaya Toure dośrodkowanie i następny rzut rożny. Może jak ja Kante dośrodkuję, to coś w końcu wpadnie. No nie, jednak nie. Ale spokojnie, to nie koniec tej akcji. N'Golo Kante, po raz kolejny dogra, nie! Begovic z problemami. Dla odmiany rzut rożny. Yaya Toure i... N'Golo Kante wypuszcza Insigne, który też się pojawi na boisku, ale Insigne oddaje do Griezmana. Griezmann! Nie ma, to jeszcze Martial też nie ma! Ja pierniczę. N'Golo Kante, czy Francuz będzie miał pierwszą asystę po 10. rzucie rożnym? Nie, nadal nic. I teraz przeciwnik szansa na kontratak. Nie, świetne przyjęcie, Yaya Toure i nie ma bramki. Ja byłem przekonany, że to wpadło do siatki. Dziękuję. O, no i teraz to jest to, o co mi chodzi. Kante, no musisz, Kante kontra Kyle Walker i to jest N'Golo Kante, moi drodzy. I wiecie, że ja bym mógł tutaj podać, ale ja tego nie zrobię. Nie! Kante, nie! Dlaczego on tego nie wykończył? Boże, ja wiem, że on ma straszne strzały, ale jak on mógł to aż tak beznadziejnie strzelić? Jezu, mogłem podawać, ale chciałem wykończyć Kantę. Yaya Toure, podanko. 10. rzut rożny. I wow, tym razem padł strzał. Okej, Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne, no ja już... Jezu, czekałem aż któryś z nich mi się ruszy. Mogłem strzelić znowu bramkę, ale czekałem aż któryś z nich się ruszy. Ale nie, no i będzie dogrywka. Powinno być z 10 do 0 jak nic. Super. Pozwolicie, że ja pozostawię to bez komentarza, po prostu. Przeciwnik jak tylko dostanie piłkę, to wali z laczka z 50 metrów. Martial, świetna piłka, to nie było na N'Golo Kante, więc nie mam pojęcia dlaczego on tam ją ostatecznie przejął, ale Kante w polu karnym przeciwnika, finezyjny strzał, tak średnio mu to wyszło, zdecydowanie. Lorenzo Insigne, dośrodkowanie, piłkę przejął Kante w polu karnym, Kante jeszcze raz, co? Gdzie tu? Jakim ciulem on to strzelił, to ja nawet nie wiem, ale Kante zdobył bramkę na 1-0, ale jak? To ja nie mam pojęcia. Wiem, że ja będę musiał sprawdzić to w powtórce, bo ja po prostu... Jak? Jak to wpadło tam? What the fuck? Co? Jak on to zakręcił? O co tu chodzi? Halo, Kante, coś ty narobił? Co on zrobił? N'Golo Kante może jeszcze ukonoruje swój występ asystą. N'Golo Kante, dogranie Insigne, tak jest! Jest asysta N'Golo Kante, ale my dzisiaj z chorych kątów zdobywamy bramki, naprawdę. Masakra, z tej samej pozycji na dobrą sprawę zdobyta bramka co N'Golo Kante. Tak więc Kante dzisiejszy występ nie dość, że bramką, to jeszcze ukonorował asystą. Aha, nie, bo... gra uznała, że to... No... Okej, czyli jednak nie. No i koniec. Ten mecz był dziwny, był makabryczny, ale występ N'Golo Kante można uznać za jak najbardziej udany. Jego bramka była też dosyć dziwna. Ja naprawdę chciałbym sobie to zobaczyć z jakiejś innej perspektywy. W każdym razie udało się nam za 20. próbą w końcu strzelić bramkę, udało się nam umieścić piłkę w siatce. No, naprawdę działo się w tym meczu i to dużo, a teraz przejdźmy sobie do powtórek i mamy Begovic, obroniony strzał, pudło, bramka. Tak więc teraz zobaczmy sobie jeszcze raz na gola N'Golo Kante, tak więc zmienimy sobie pozycję i z tej pozycji, no to chyba będzie lepiej widać, okej, pierwsza próba takiego rozpaczliwego strzału i co? On mu to strzelił między nogami, zacznijmy od tego, aha. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Moi drodzy, mogę jak najbardziej wam polecić spróbować zrobić dokładnie to samo, bo te SBCO wypożyczenie i Delego Aliego i Kante są naprawdę bardzo tanie, a warto je zrobić, sprawdzić tych zawodników, no bo naprawdę jest to historyczna karta. 92 punkty overalla u N'Golo Kante, no i ja naprawdę polecam, serio, bo no warto, po prostu warto. A to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Ja się z wami żegnam, z tej strony był oczywiście N3jxiom, na razie i...